myśl przysłowia: uderz w stół, a nożyce się odezwą. Po agresji na kraje arabskie odezwali się natychmiast zachodnio-niemieccy militaryści i rewanżyści. Schröder, minister obrony w rządzie NRF, zażądał zwiększenia wydatków na uzbrojenie Bundeswehry o 300 milionów dolarów i ponownie wystąpił o dostarczenie jej rakiet dla przenoszenia broni jądrowej. Na wieść o porażce militarnej krajów arabskich zapieli z radości zachodnio-niemieccy rewanżyści. Ich wnioski, jakie wyciągnęli dla siebie z arabskiej porażki, oddaje najlepiej taki oto cytat wyjęty z prasy zachodnio-niemieckiej. Tu cytuję: postawa Izraela zredukowała do zera tak modny dziś strach przed działaniem prewencyjnym. Teza zupełnie jednoznaczna, towarzysze, wzywająca do podjęcia na wzór Izraela agresji w Europie, konkretnie przeciw Niemieckiej Republice Demokratycznej. Wzorował się Izrael na hitlerowskim Wehrmachcie. Wzorują się obecnie bońscy militaryści na izraelskim Blitzkriegu. Swój swojego zawsze znajdzie. Izraelscy agresorzy, upojeni swym sukcesem militarnym, tak oto oceniali swoją wartość na falach radiowych. Tu cytuję: przez dziesięciolecia będzie się w szkołach wojennych całego świata sławić operacje lotnicze Izraela jako najlepszy przykład sztuki wojennej, mogącej się równać tylko z decydującym sukcesem niemieckiej Luftwaffe w czasie ataku na Polskę w 1939 roku. Nas, Polaków, boli dotkliwie klęska wrześniowa, najazd hitlerowski na Polskę. I nigdy tego nie zapomnimy, ale co najmniej dziwić się trzeba, że dzisiaj agresorzy izraelscy zapomnieli o tym, że te sławione przez nich sukcesy hitlerowskiej Luftwaffe w polskich przestworzach we wrześniu 1939 roku przyniosły w konsekwencji prawie kompletną zagładę Żydów obywateli Polski. Uratowali się tylko ci, których Polacy z narażeniem własnego życia przechowali. W związku z tym, że agresja Izraela na kraje arabskie spotkała się z aplauzem w sionistycznych środowiskach Żydów obywateli polskich, które nawet z tej okazji urządzały libacje, pragnę oświadczyć, co następuje. Nie czyniliśmy przeszkód obywatelom polskim narodowości żydowskiej w przeniesieniu się do Izraela, jeśli tego pragnęli. Stoimy na stanowisku, że każdy obywatel polski powinien mieć tylko jedną ojczyznę, Polskę Ludową. Władze państwowe traktują jednakowo wszystkich obywateli Polski Ludowej
bez względu na ich narodowość. Każdy obywatel naszego kraju korzysta z równych praw i na każdym ciążą jednakowe obywatelskie obowiązki wobec Polski Ludowej. Ale nie chcemy, aby w naszym kraju powstała piąta kolumna. Nie możemy pozostać obojętni wobec ludzi, którzy w obliczu zagrożenia pokoju światowego, a więc również bezpieczeństwa Polski i pokojowej pracy narodu polskiego, opowiadają się za agresorem, za burzycielami pokoju. Niech ci, którzy odczuwają, że słowa te skierowane są pod ich adresem, wyciągną z nich właściwe dla siebie wnioski. Towarzysze, obecna sytuacja międzynarodowa wymaga czujności, ścisłego zwarcia frontu całego narodu, dyscypliny społecznej, rzetelnej pracy wszystkich od góry do dołu. Dlatego otwarty dzisiaj 6. Kongres Związków Zawodowych ma szczególnie ważne znaczenie i powinien odegrać doniosłą rolę w mobilizacji wszystkich pracujących dla realizacji zadań Narodowego Planu Gospodarczego, dla solidarnego poparcia polityki partii i rządu. Mamy już wielki i trwały dorobek. Produkować więcej, taniej i lepiej. Słowa nasze często brzmią twardo. Nie obeszło się bez potknięć. Wyciągamy Polska z nich wnioski. Wiele osiągnęła. Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej. Wojna na Bliskim Wschodzie, reakcje w Polsce. W wielu warszawskich zakładach pracy, na budowach i na uczelniach odbywają się masowe wiece, na których mieszkańcy stolicy protestują przeciwko agresji Izraela oraz popierają stanowisko rządu polskiego o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z tym krajem. Dochodzi godzina 14. W świetlicy przedsiębiorstwa budownictwa miejskiego Śródmieście, które wznosi osiedle za żelazną bramą, zgromadziła się cała załoga. Za chwilę rozpocznie się wiec. Załoga przedsiębiorstwa budownictwa miejskiego Warszawa Śródmieście, zebrana na masówce w dniu 15 czerwca 1967 roku, popiera stanowisko i decyzję rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie zerwania stosunków dyplomatycznych z Izraelem oraz potępia agresję Izraela przeciwko Zjednoczonej Republice Arabskiej i innym krajom arabskim. Wojna sześciodniowa w opinii i w działaniach kierownictwa politycznego, partyjno-państwowego w Polsce była absolutnie zbieżna z decyzjami podjętymi w centrali, czyli w Moskwie. Profesor Andrzej Paczkowski. Krótko po rozpoczęciu działań wojennych wszystkie kraje Układu Warszawskiego odbyły posiedzenie, na którym postanowiono zerwać stosunki dyplomatyczne z państwem Izrael, z czego włamała się tylko Rumunia. Polska stosunki dyplomatyczne zerwała. W sensie strategicznym, militarnym, razem ze Związkiem Sowieckim w ramach Układu Warszawskiego popierała, no nie wysyłając wojsk, ale popierała państwa arabskie. Zerwanie stosunków dyplomatycznych i przebieg tej wojny, która wprawdzie trwała bardzo krótko, ale była nagłośniona już w mediach, spowodował pierwszą reakcję, już nierządową, ale społeczną. Była to no nie taka wielka, ale jednak pańka. Ludzie wykupywali to, co się zawsze w oczekiwaniu wojny wykupuje, a więc cukier, drożdże, mąkę, makaron. Chociaż wydawało się nieprawdopodobne, żeby wojna ta przeniosła się na teren Europy. Z punktu widzenia historii Polski ważniejsze były reperkusje wewnątrzpolskie, a nie te, które Polska jako państwo wyrażała swoje stanowisko na forum międzynarodowym.
Agresorzy izraelscy nadal jednak brną ślepo po zgubnej drodze. Władysław Gomułka na 6. zjeździe związków zawodowych. Wypędzają nowe setki tysięcy Arabów z okupowanych przez wojska izraelskie terytoriów państw arabskich. Proklamowali już aneksję jordańskiej części miasta Jerozolimy i zapowiedzieli oficjalnie, że nigdy z tych terenów nie ustąpią. Minister spraw zagranicznych Izraela, Ewan, mówi, że Izrael nie uzna żadnej decyzji Organizacji Narodów Zjednoczonych wzywającej do wycofania wojsk izraelskich do dawnych granic, nawet jeśli decyzja za taką decyzją będzie głosować 121 państw członkowskich przeciw jednemu państwu Izrael. Oto buta. Na czym to oparte? Na sile, na porozumieniu obecnym, czy tym przed zawarciem, przed rozpoczęciem agresji, na porozumieniu zawartym z Wielką Brytanią i z ONZ? Cały świat przeciw, a my przeciwko całemu światu pójdziemy. Oszustwo stało się metodą polityki rządu izraelskiego i jego sojuszników w agresji przeciw krajom arabskim. Wkrótce po zakończeniu tej parodniowej, w sumie przecież wojny, dwa ważne wydarzenia w Warszawie. Jedno publiczne, to było przemówienie Władysława Gomułki na 6. Kongresie Związków Zawodowych. Wyraził się on niezbyt jednoznacznie, ale dał do zrozumienia, że obywatel Polski może być lojalny tylko wobec jednego państwa. Zdarzały się wypowiedzi, oczywiście prywatne, nie żadne publiczne manifestacje, no wyrażające zadowolenie, że Żydzi pobili Arabów. W kontekście Żydzi są proamerykańscy, Arabowie prosowieccy, więc ci wszyscy, którzy byli antysowiecko nastawieni, raczej wyrażali zadowolenie, zależnie od tego, czy byli filo, czy antysemitami. To wystąpienie Gomułki jakby otworzyło publicznie problem, że może być ten instrument antysemicki wykorzystany w ogóle w jakiejś grze politycznej. I od tego momentu, od 19 czerwca 1967 roku, przez następnych kilkanaście miesięcy sprawa ta raz była głośniejsza, raz cichsza, ale cały czas funkcjonowała. Natomiast równie ważny był fakt, który był absolutnie tajny i do niedawna nikt o nim publicznie nie wspominał. Mianowicie 24 czerwca odbyło się posiedzenie Kolegium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na których zreferowano sytuację w środowiskach żydowskich w Polsce oraz podjęto decyzję o rozpoczęciu czystki, usuwaniu z pracy tych, którzy podpadali pod sformułowania Gomułki o lojalności. Przy czym oczywiście o tym, kto jest lojalny, a kto nie, decydowali funkcjonariusze UB w porozumieniu z odpowiednimi funkcjonariuszami aparatu partyjnego. My doskonale wiemy, kto za tym stoi. Za tym stoi agresywny imperializm amerykański. Ten sam, który pali wsie i miasta Wietmanu. Będziemy zawsze i wszędzie manifestować wolność. Dlatego, że nas ten sam agresywny imperializm, faszyzm hitlerowski pozbawił na długie lata wolności i skazał wielu z naszych najbliższych na śmierć, co w nowoczesnym wydaniu robią sioniści Izraela z Arabami. Jak to często bywa wtedy, kiedy władza podejmuje jakieś ważne decyzje, władza komunistyczna, to bardzo lubi, żeby lud ją poparł. Lud bardzo rzadko, spontanicznie popiera decyzje, nawet o dużym znaczeniu. Wobec tego organizuje się to poparcie. Najprostszą formą organizowania poparcia jest zorganizowanie masówek, wieców, czy mówiąc bardziej nowocześnie, mityngów w zakładach pracy. Przy czym im mniejsze są szanse na to, że ludzie
będą chcieli przychodzić na te mityngi, tym częściej organizuje się w godzinach pracy. Po prostu przerywa się pracę, zwołuje się wiec w głównej hali, gdzie sekretarz popu i jeden z namówionych aktywistów tak zwanych szeregowych odczytują odpowiednio przygotowane teksty, nad tym już wisi transparencik, w tym przypadku, nie wiem, sioniści do Sionu albo moczar do biura politycznego, ludzie klaszczą, potem się rozchodzą. Reperkusje wojny sześciodniowej właściwie zakończyły się dopiero w marcu 1968 roku, kiedy ta eksplozja studencka jakby przeniosła to na zupełnie inny poziom. Jeżeli chodzi o reakcje społeczne, to bardzo mało na ten temat wiemy, ponieważ nie było robione wtedy żadne badanie opinii publicznej. Myślę, że znaczna część społeczeństwa polskiego nie uważała tego wydarzenia na Bliskim Wschodzie za dotyczące ich bezpośrednio. Fala paniki wojennej szybko minęła, bo wojna tamta się zakończyła i wobec tego było wiadomo, że nam już nic nie grozi. Natomiast publicznie raz postawiony problem walki ze sionizmem już stał się na wiele, wiele lat takim stałym elementem polskiego pejzażu politycznego.